Gnieźnianie nie złożyli już tak dużo wniosków na zakup węgla w drugim naborze, co przed 2 miesiącami. Uprawnione do tego są osoby, które otrzymały dodatek węglowy. Urząd Miejski sprzedaje go po cenie 2000 zł za tonę. Prosiliśmy mieszkańców o złożenie wniosków na zakup węgla na ten rok, do końca stycznia. Zgłosiło się dużo mniej mieszkańców niż w roku poprzednim, ponieważ tych wniosków mamy około 250 na dużo mniejszą również ilość węgla, bo w zeszłym roku tych wniosków, przypomnę, było prawie 700, więc dużo mniej mieszkańców się zdecydowało skorzystać z tej formy zakupu węgla. W związku z tym w najbliższych dniach będziemy zamawiać ten węgiel również w PGE Paliwa, tak jak poprzednio, i jak tylko ten węgiel zostanie dostarczony przez naszego dostawcę, z każdym, który zdecydował się na zakup węgla za naszym pośrednictwem, będzie się kontaktowała spółka Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, gdzie będzie do odebrania węgiel. Drugi nabór na tani węgiel był przeprowadzany w drugiej połowie stycznia. Surowiec do Gniezna jest zamawiany niezmiennie w 2 asortymentach. Tak jak poprzednio, zamawiamy 2 asortymenty, to znaczy orzech i groszek. I jeżeli chodzi o jakość węgla, to naprawdę były dosłownie chyba jeden przypadek, kiedy któryś z mieszkańców składał jakieś uwagi co do jakości węgla, a większość osób była naprawdę zadowolona z tego, jaki węgiel od nas otrzymała. Przypomnijmy, że miasto zakontraktowało na potrzeby dystrybucji dla mieszkańców pod koniec listopada 925 ton węgla. Teraz zapotrzebowanie na jego zakup jest 4-krotnie mniejsze.